Dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, czy można odmłodzić mózg. Ja mam nadzieję, że to pytanie nie jest na wyrost, bo dużo dzieje się w nauce, ale tak pomalutku dojdziemy do sedna sprawy. Dlaczego warto mówić w ogóle o odmładzaniu i o starzeniu? No tak, sprawdzałam, ale teraz nie chcę się... O, świetnie. Dlatego warto, że świat się starzeje. Dzisiaj jedna osoba na 10 ma ponad 60 lat, a w 2050 roku stosunek ten wyniesie 1 do 5. Liczba ludzi po 60 roku życia wzrośnie z 630 milionów do 2 miliardów. I tak dalej, i tak dalej. Ważne jest też to, że liczba stulatków, czyli osób, które ukończyły 100 lat, mają 100 i więcej lat, w tym czasie wzrośnie 15-krotnie i wynosić będzie ponad 3 miliony. Chyba, że te prognozy zweryfikuje nam COVID, ale to jeszcze nie czas o tym mówić. Jakie są przyczyny tego, że świat się starzeje? Przede wszystkim spadek umieralności niemowląt. Spadek liczby narodzin, starzenie się powojennego wyżu demograficznego, poprawa warunków socjalnych, poprawa higieny osobistej, zmiana stylu życia, postępy nauki, medycyny, technologii. Pewnie są jakieś inne jeszcze przyczyny, o których możemy nawet nie wiedzieć. Ale jak wiemy, wszyscy ludzie są śmiertelni i nawet tak zwane dobre geny i właściwy styl życia nie uchronią nas przed śmiercią. Tutaj mamy zdjęcie, jak Państwo pewnie zauważyli, ludzi obchodzących swoje setne urodziny. No, dało się dożyć do 100 lat, natomiast nie wszyscy są w najlepszej kondycji. Wszyscy po prostu jesteśmy śmiertelni, to tylko sobie bogowie na Olimpii mogli popijać ambrozję i być nieśmiertelnymi. Dlatego marzenia o nieśmiertelności towarzyszą nam od zawsze. I tak w średniowieczu alchemicy wierzyli, że jeżeli dokonają transmutacji, czyli przemiany metali nieszlachetnych w złoto, to także poznają sekret młodości, wiecznej młodości, czyli nieśmiertelności. No, niestety nie wyszło im to, wielka szkoda. Zresztą takim drugim nurtem marzeń to była zawsze żywa woda albo fontanna nieśmiertelności czy fontanna młodości, różnie to się nazywało. Tutaj widzimy taki piękny fresk. Jak Państwo się przyjrzą temu freskowi, to do tej fontanny nieśmiertelności zostają dowożeni, donoszeni ludzie bardzo starzy, którzy po wykąpaniu się odzyskują wigor i pełną młodość. No chciałoby się, ale nie mamy takiej żywej wody w zanadrzu. Natomiast marzenie o nieśmiertelności czy wiecznej młodości znalazło też odzwierciedlenie w poezji chociażby tej naszej noblistki. Starość to tylko morał przy życiu zbrodniarza. Ach, więc wszyscy są młodzi. Cierpienie ciała nie znieważa. Śmierć, kiedy śpisz, przychodzi, prawda? Jakie to piękne, na razie jeszcze nierealne. Dlaczego boimy się starości? Dlaczego nie chcemy być starzy? No to jest w sumie dosyć oczywiste, ponieważ starzenie to stopniowa utrata sprawności, wzrost zachorowalności i śmiertelności. Starość to ostatni etap w życiu, starość to zapowiedź nadchodzącej śmierci, starość to prędzej czy później jakaś choroba, starość to utrata pamięci i zdolności poznawczej. I około 80% populacji w wieku powyżej 65 lat cierpi na co najmniej jedno przewlekłe schorzenie, a 68% dotknięte jest dwoma lub więcej schorzeniami. Ale statystyczny 65-letni Europejczyk może oczekiwać 20 lat życia przed sobą, prawda? Czyli to jest jeszcze sporo. 65 lat zresztą to teraz przyjęło się za granicę starzenia. Od tego momentu zaczyna się starzenie. Jeżeli cofniemy się pamięcią w przeszłość, to 65 lat to już była głęboka starość. My i tak mamy dobrze, bo dopiero 65-latki mogą być nazywane osobami starymi. Jednakże te 20 lat, no chociażby statystycznie rzecz biorąc, 20 lat życia warto by uczynić naprawdę komfortowym i zdrowym życiem. Tymczasem życie w wieku podeszłym oznacza wiele niekorzystnych zmian w naszym organizmie. Upośledzenie gojenia ran, słaba odporność, słabnie słuch, wzrok, zmniejsza się elastyczność skóry, wiadomo, zmarszczki, siwe włosy, osteoporoza, sarkopenia, czyli utrata mięśni. Ale to jest taki jeszcze łagodny przebieg starzenia, bo starzenie może wyglądać znacznie gorzej, może być związane z chorobami związanymi z wiekiem.
I są to różnego rodzaju choroby, nowotwory, choroby płuc, choroby stawów i kości, zwyrodnienie stawów i kości, choroby układu krążenia, choroby oczu, no i oczywiście zmiany w mózgu, czyli demencja, depresja i w najgorszym przypadku choroby neurodegeneracyjne, czyli choroba Parkinsona i choroba Alzheimera. Ale obecnie też nie przestaliśmy wcale marzyć o, słuchajcie, o nieśmiertelności. Istnieje taki nurt kulturowo-filozoficzny, który się nazywa transhumanizm. I transhumanizm to jest taki współczesny kamień filozoficzny, który daje nam nadzieję na to, że kiedyś będziemy nieśmiertelni. To jest taki dosyć skomplikowany nurt, on ma wiele aspektów, ale bardzo skrótowo możemy powiedzieć, że transhumanizm mówi, że możemy i powinniśmy wyeliminować starzenie się jako przyczynę śmierci, że możemy i powinniśmy używać technologii do ulepszenia naszych ciał i umysłów, możemy i powinniśmy łączyć się z maszynami, przekształcając się w końcu na obraz naszych własnych wyższych ideałów. Transhumanizm ma takie ładne logo. I jeśli ktoś z Państwa chciałby więcej dowiedzieć się na temat transhumanizmu, to serdecznie polecam książkę, która jest oryginalna w języku angielskim, natomiast jest też tłumaczenie Być maszyną. Bardzo fajna książka, mówi o różnych aspektach transhumanizmu. Ja w dzisiejszym wykładzie oczywiście nie będę długo się na tym temacie skupiać, natomiast powiem tylko o takim aspekcie, że jednym z nurtów transhumanizmu jest idea krioprezerwacji. Ta idea jest znana od dosyć dawna i w ogóle stosuje się krioprezerwację całego ciała już od lat 60. zeszłego wieku. Tutaj widzimy takie diuary, w których właśnie są w temperaturze ciekłego azotu zamrożone całe ciała. Jak ktoś jest bogaty, to może sobie zafundować taką usługę, bo firm, które dokonują krioprezerwacji, jest już coraz, obecnie jest coraz więcej. Natomiast po co ludzie się zamrażają? Zamrażają się po to, żeby z nadzieją, że w przyszłości już nauka, medycyna osiągnie takie wyżyny, że będzie w stanie rozmrozić ich, przywrócić do życia i wyleczyć ewentualnie choroby, albo też cofnąć starość. Jeżeli ktoś nie ma pieniędzy na taki duży diuar, może sobie zafundować troszeczkę mniejszy. W tym mniejszym diuarze są zamrożone tylko głowy. One nie są nazywane głowami, tak, nazywane są cefalonami. Cefalony to jest nazwa, która pochodzi od wymarłego już skorupiaka. Tutaj ta część głowowa nazywana była cefalonem. W związku z tym te cefalony tutaj siedzą i czekają. No dobrze, powiemy, całe ciała czekają na to, że technologia dojdzie do takiego rozwoju, że będzie można ożywić to ciało i przywrócić życie i wyleczyć choroby. Ale głowa? Otóż głowa czeka, słuchajcie, na taką sytuację, kiedy będzie można dokonać emulacji na przykład umysłu. Emulacja jest całego mózgu, czy całego mózgu. To hipotetyczny proces przenoszenia świadomego umysłu do ciała niebiologicznego, prawda? Czyli mamy komputer, tutaj jest gdzieś przeniesiony nasz mózg, połączony z robotem i możemy po prostu żyć w tym przypadku wiecznie. Ja nie wiem, czy to kiedyś nastąpi, być może, ale jest to na razie jeszcze śpiewka przyszłości, tylko chciałam Państwu zobrazować tę sytuację, że te marzenia o nieśmiertelności i wiecznej młodości ciągle nam towarzyszą, ale obecnie te marzenia nabierają już też takich bardziej realnych kształtów ze względu na rozwój nauki. Przypomnę bardzo tylko krótko, co to jest mózg. Mózg to jest sieć, zbudowana z neuronów, które przekazują informacje wewnątrz mózgu i ciała, są odpowiedzialne za to, co myślimy, robimy, mówimy, czujemy. Obwody sensoryczne przenoszą sygnały z receptorów zmysłów do mózgu, obwody motoryczne wysyłają polecenia do mięśni, proste obwody odpowiadają za automatyczny refleks działania wyższego poziomu, takie jak pamięć, podejmowanie decyzji i postrzeganie świata wymagają bardziej skomplikowanych obwodów. Czyli mózg jest narządem wyjątkowym, jedynym takim w naszym ciele i od sprawnego funkcjonowania mózgu zależy aktywność naszego ciała i umysłu. Mózg sprawuje kontrolę nad wszystkimi narządami i procesami fizjologicznymi.
Mózg się starzeje. Starzeje się stopniowo, chociaż tutaj na tym przezroczu przedstawiłam tylko obraz mózgu młodego i mózgu starego. Na pierwszy rzut oka widzimy, że te obrazy różnią się, natomiast nie chciałabym, aby Państwo mieli takie wrażenie, że pokutujące od bardzo dawna w nauce, ale nieprawdziwe, że starzenie się mózgu polega na tym, że on się kurczy dlatego, że umierają masowo komórki w mózgu. On się kurczy z innych powodów, ale na pewno nie dlatego, że następuje masowa śmierć komórek. Natomiast zachodzą w nim inne procesy. Warto by w tym miejscu powiedzieć o tym, że komórki w mózgu łączą się przy pomocy synaps, komórki nerwowe łączą się przy pomocy synaps. I w tej przestrzeni synaptycznej znajdują się neuroprzekaźniki i w ten sposób pracuje cała sieć komórkowa. Następuje wydzielanie neuroprzekaźników i to jest bardzo, bardzo ważne dla zrozumienia też mechanizmów starzenia mózgu, ale za długo o tym nie będę mówiła. Natomiast chciałabym Państwu uzmysłowić to, że starzenie się mózgu jest rzeczywiście procesem bardzo skomplikowanym, ale jest to proces czysto biologiczny i on zachodzi także w innych częściach naszego, w innych narządach naszego ciała, ale skupmy się na razie na mózgu i dlaczego mózg się starzeje. Następuje wzrost uszkodzeń, nienaprawialnych uszkodzeń DNA. Całe życie jesteśmy bombardowani różnymi czynnikami zewnętrznymi, wewnętrznymi, które powodują uszkodzenia DNA. DNA ma zdolność do naprawy, ale nie zawsze, więc z czasem, z wiekiem, w procesie starzenia nagromadzają się te uszkodzenia. Tak samo następuje akumulacja, nagromadzanie się uszkodzonych białek, wzrost poziomu reaktywnych form tlenu, które uszkadzają DNA, dysfunkcja mitochondriów, która prowadzi do wzrostu poziomu reaktywnych form tlenu. Jest rozregulowana homeostaza wapniowa, co ma bardzo duże znaczenie w przewodzeniu nerwowym i następuje wzrost przewlekłego stanu zapalnego. Ci z Państwa, którzy uczestniczyli we wczorajszym wykładzie, pewnie już wiedzą, co to jest przewlekły stan zapalny, ale ja do tego będę wielokrotnie jeszcze wracała. I następuje spadek neurogenezy. Komórki nerwowe, które są w naszym ciele i w mózgu, mają bardzo ograniczoną zdolność do podziałów, a neurogeneza jest to powstawanie nowych komórek poprzez podział. Czyli pewne obszary mózgu mają zdolność neurogenezy, ale wraz z wiekiem znacznie zmniejsza się pula komórek, które są zdolne do podziałów. Następuje spadek produkcji neuroprzekaźników, o których mówiłam, i w związku z tym wadliwe funkcjonowanie sieci neuronalnej, ubytek istoty białej, spadek masy niektórych regionów mózgu na skutek zaniku połączeń synaptycznych. Ta masa mózgu, właśnie mózg się kurczy, dlatego że zanikają połączenia synaptyczne, a nie umierają komórki. I to wszystko skutkuje tym, że mamy trudności w uczeniu się czegoś nowego, trudności w podołaniu wielozadaniowości, mamy problemy z pamięcią, osłabioną reakcję na stres, często pojawia się depresja, no i w najgorszym przypadku pojawiają się choroby neurodegeneracyjne. Co możemy zrobić, aby spowolnić starzenie się mózgu? Oczywiście zdrowy styl życia. I to nie jest tylko takie myślenie zdroworozsądkowe, ale to jest po prostu efekt, to co wiemy na temat zdrowego stylu życia, długoletnich, bardzo solidnych badań, które są prowadzone na zwierzętach, a także na ludziach. Oczywiście musimy się prawidłowo odżywiać, musimy być aktywni fizycznie, aktywni społecznie i aktywni intelektualnie, bo inaczej to mamy problemy, mózg się szybciej starzeje, a możemy spowolnić starzenie mózgu właśnie przestrzegając pewnych bardzo istotnych zasad. I tu mówię, za tym stoi też taka solidna nauka. Czyli powinniśmy wzmacniać interakcje poznawcze i społeczne. Powoduje to poprawę w uczeniu się, pamięci, wzmaga neurogenezę, zwiększa masę mózgu, rozgałęzienia dendrytyczne, nowe tworzenie synaps, zwiększa ekspresję genów czynników neurotroficznych i zmniejsza poziom czynników prozapalnych. Proszę zauważyć, znowu pojawiają się jakieś czynniki prozapalne, o których, mówię, będziemy jeszcze mówić. No niestety takie obrazy dzisiaj jest raczej niemożliwy ze względu na pandemię, która nam towarzyszy, czyli generalnie rzecz biorąc, niestety pandemia nie odmładza naszych mózgów, tylko raczej powoduje przyspieszenie starzenia się ich. Co jeszcze możemy zrobić, aby spowolnić starzenie się mózgu? Stosować zdrową dietę.
ograniczenie kalorii, okresowe posty. Są bardzo szerokie badania prowadzone na ten temat, jak właśnie posty wpływają na starzenie się mózgu i całego naszego ciała. I to są bardzo solidne badania, które mówią nam, że rzeczywiście, jeżeli tylko możemy, to powinniśmy ograniczyć kalorie, a stosować okresowe posty, to nawet podają naukowcy schemat. Są takie dwa znane schematy okresowych postów. Jeden schemat to jest taki, że przez 5 dni w tygodniu jemy w miarę normalnie, natomiast przez 2 dni w tygodniu stosujemy dietę bardzo niskokaloryczną, maksimum 500 kilokalorii na dzień. No i to daje dobre efekty. Efekty to obejmują poprawę uczenia się, pamięci, redukcję utraty rdzenia kręgowego, zwiększoną neurogenezę. Ograniczenie kalorii może być ochronne w chorobie Alzheimera i chorób, co słyszeliśmy wczoraj, i chorobie Parkinsona. Specyficzne składniki odżywcze, takie jak kwasy tłuszczowe omega-3, witamina A i C, mogą zmniejszać szybkość starzenia się mózgu, zmniejszenie tempa spadku zdolności poznawczych, a także progresji choroby Alzheimera. Czyli dla ludzi w wieku podeszłym w zasadzie zalecana jest suplementacja witaminami. No, młodym ludziom to raczej nie pomoże. Oczywiście aktywność fizyczna jest bardzo ważna i tutaj ja już nie będę się na tym skupiać, ale znowuż regularna aktywność fizyczna spowalnia starzenie się mózgu, to wszystko wiemy. No, powinniśmy także redukować przewlekły stres, bo przewlekły stres może powodować dysfunkcję poznawczą u osób w podeszłym wieku i może zwiększać wskaźnik zaburzeń poznawczych u pacjentów z chorobą Alzheimera. Sugeruje się, że stresujący styl życia zwiększa poziom glukokortykoidów w mózgu, co jest neurotoksyczne i wpływa na energię neuronów i równowagę i obniżenie funkcji poznawczych. I znowu tutaj pandemia nam w tej sytuacji naprawdę nie pomaga, bo redukowanie stresu jest generalnie bardzo, bardzo trudne. Czyli w zasadzie ja mogłabym ten wykład na tym skończyć, prawda? Ale to byłoby chyba rozczarowujące, bo ja myślę, że wszyscy dobrze już wiemy, że prawidłowy styl życia pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mózgu i im dłużej będziemy stosować prawidłowy styl życia, tym dłużej nasz mózg będzie młody, ale życie niesie ze sobą wiele ograniczeń. Przepraszam. I tak na przykład bardzo łatwo jest powiedzieć, o słuchajcie, musimy się zdrowo odżywiać, jeść warzywa, owoce i ograniczać kalorie. Ale na przykład apetyt jest bardzo skomplikowanie regulowany. Jest bardzo wiele hormonów, które mogą ten apetyt tłumić, mogą ten apetyt wzmagać. To jest bardzo skomplikowana regulacja, która może być zaburzona. I dlatego nawet czasami bardzo duże wysiłki z naszej strony, prawda, żeby zachować ten reżim kaloryczny, nie sprawdzają się. A poza tym świat wokół nas daje tyle pokus wspaniałego, dobrego jedzenia, a im to jedzenie jest mniej zdrowe, tym jest smaczniejsze. Poza tym nie zapominajmy, że na przykład wspólne posiłki jest to też element taki towarzyski, który jest bardzo istotny w utrzymaniu młodego mózgu. Jeżeli utrzymujemy kontakty z innymi, towarzyskie, intelektualne, to mózg zachowuje dłużej swoją młodość. No, są innego typu ograniczenia, nie wszyscy mogą regularnie ćwiczyć, bo mają swoje problemy, często bardzo poważne, też chcieli być młodzi. Nie wszyscy mają dostateczne możliwości intelektualne, nie mogą ich rozwijać. W związku z tym rzeczywiście chciałoby się jeszcze od naukowców, żeby pokazali nam coś więcej, to znaczy powiedzieli, że możemy robić coś więcej, żeby ten mózg był młody. Czy są więc inne sposoby na odmładzanie mózgu? Otóż nauka rzeczywiście daje nam tutaj sporą nadzieję. I teraz chciałabym powiedzieć Państwu o czymś, o czym niekoniecznie Państwo słyszeli, bo mówię, ta pierwsza część to pewnie była dla Was dosyć oczywista, natomiast tutaj myślę, że będzie dla Państwa pewną niespodzianką to, co powiem. Najpierw takie wprowadzenie. Naukowcy uwielbiają nowe terminy i wprowadzili niedawno taki termin, który się nazywa geronauka.
geronauka albo geroscience po angielsku. Gerontologia jest to nauka, która zajmuje się problemami starzenia, a geronauka, czy jest czymś innym? No jest troszeczkę czymś innym, dlatego że ona nam proponuje zupełnie nowe spojrzenie na procesy starzenia. Otóż wiemy tak z obserwacji, że wiek biologiczny u różnych ludzi jest różny, prawda? Często osoby urodzone w tym samym roku różnią się między sobą bardzo, bardzo istotnie. O jednych powiemy, ona wygląda dużo młodziej, on wygląda dużo starzej na swój wiek. Niektórzy zachorują na chorobę Alzheimera w wieku 70 lat, inni nie zachorują. Niektórzy będą mieli chore stare płuca w wieku 80 lat, inni nie będą mieli. Starzejemy się bardzo w różnym tempie. Natomiast niezależnie od tego, jak się starzejemy, czy starzejemy się powoli, czy nasz mózg jest długo sprawny i młody, czy ten mózg będzie zajęty chorobą Alzheimera, o tym wszystkim decydują dokładnie te same procesy biologiczne, tylko przebiegające w różnym tempie. Do niedawna jeszcze dzieliliśmy starzenie na fizjologiczne i patologiczne. I zawsze tutaj było patologiczne, choroba Alzheimera, choroba Parkinsona, a fizjologiczne no to było takie sobie łagodne starzenie bez tych chorób. Dzisiaj właściwie ten podział jest już nieaktualny, bo wszystkie procesy są takie same. To jest dosyć rewolucyjne. Ja muszę tu zrobić dygresję. Patrzę na zegarek, czy zdążę, ale zrobię taką dygresję, bo przez bardzo wiele lat staraliśmy się znaleźć lekarstwo na chorobę Alzheimera, prawda? Były różne pomysły, były szczepionki, były przeciwciała, były leki takie i inne i te wszystkie leki się nie sprawdziły, bo choroba Alzheimera jest jednym z objawów starzenia. Żeby zwalczyć chorobę Alzheimera albo zatrzymać ją, czy spowolnić pojawianie się tej choroby Alzheimera, powinniśmy celować w podstawowe mechanizmy generalnie starzenia. Ja myślę, że naukowcy już to dojrzeli do tego i w tej chwili już nie będziemy szukać leku na chorobę Alzheimera czy chorobę Parkinsona, tylko będziemy szukać leku na starzenie. Czasami ten lek się komuś przyda, bo wyleczy chorobę Alzheimera, a dla innej osoby on może spowodować i łagodne odmłodzenie mózgu, ale to nie będzie lek na chorobę, to będzie lek przeciwstarzeniowy. No i co jeszcze mówi nam geronauka? To właśnie mówi nam to, że jeżeli tu będziemy interweniować w te podstawowe mechanizmy starzenia, to możemy wypłaszczyć trochę tę krzywą. A ta krzywa to jest zachorowalność wraz z wiekiem. Ona idzie bardzo ostro, tak już po 60 roku życia. I jeżeli spowolnimy mechanizmy starzenia generalnie, to możemy spowodować to, że będzie mniejsza zachorowalność, generalnie będziemy młodsi. No i żeby teraz zastanowić się, gdzie zachodzą te podstawowe procesy starzenia, w co my mamy celować, chciałam tu przywołać bardzo fajną, starą, ewolucyjną teorię dotyczącą procesu starzenia, która mówi, że ciało nasze, soma, jest śmiertelne. Natomiast to ciało jest tylko po to, żeby nosić nieśmiertelne komórki rozrodcze. Przy czym komórki ciała, somy, mają różne cechy. Mogą się dzielić, mogą różnicować, mogą umierać, jak są niepotrzebne i szkodliwe, to wchodzą wtedy w taką programowaną śmierć, ale mogą też ulegać starzeniu się. I starzenie się, po angielsku starzenie się, przyjęło się, że starzenie komórkowe to jest cell, czyli komórkowe senescence, czyli to jest inne słowo od angielskiego słowa aging, czyli starzenie się całego organizmu. W Polsce niestety nie mamy takiego rozróżnienia i to nam, naukowcom zajmującym się starzeniem komórkowym, czasami bardzo, bardzo utrudnia życie. No a te komórki nieśmiertelne, komórki rozrodcze, one się też starzeją, tylko nazywane są nieśmiertelnymi dlatego, że mogą spowodować pojawienie się na świecie następnego pokolenia. Czyli one dają nam nieśmiertelność gatunkową, natomiast nie dają nam nieśmiertelności osobniczej. I tutaj dochodzimy do clue. Podstawowe cegiełki budujące organizm to komórki. Jeżeli te komórki się starzeją, to może jak się pozbędziemy z organizmu starych komórek, uda się odmłodzić cały organizm.
i ktoś nazwał te stare komórki komórkami zombie. I wymyślił następną nazwę senoterapię. Senoterapia proponuje eliminację starych komórek z naszego ciała. Czy jest to możliwe? Najpierw, żeby zastanowić się, znaczy, czy jest, odpowiedzieć na pytanie, czy jest to możliwe, musimy zastanowić się, czym jest stara komórka. Za młodu, młoda komórka to jest taka, która bardzo często się dzieli, tylko nie zapominajmy, że komórki nerwowe to one tak się niechętnie dzielą, ale część komórek w naszym organizmie się dzieli. W pewnym momencie one przestają się dzielić i to już jest taki przyczynek do starzenia się tych komórek, ale wszystkie komórki w naszym ciele są narażone na różnego rodzaju szkodliwe czynniki zewnętrzne i wewnętrzne i wtedy zmienia się ta komórka, ona przybiera, my mówimy to, fenotyp komórki starej. Narysowałam ją tutaj taką olbrzymią komórką, ale to nie jest artefakt, dlatego że stara komórka rzeczywiście, przynajmniej jak się hoduje, bo my potrafimy obserwować proces starzenia komórkowego w hodowli, czyli poza organizmem, to widzimy, że te komórki robią się olbrzymie. Robią się olbrzymie, one mają zmieniony metabolizm, zmienioną ekspresję genów, mają nadprodukcję reaktywnych form tlenu, uszkodzone DNA, mają zmiany w błonie komórkowej i wiele, wiele jeszcze innych zmian, ale co jest najważniejsze też, mają oporność na apoptozę, czyli śmierć komórkową. To, co może spowodować śmierć młodej komórki, niekoniecznie powoduje śmierć starej komórki. Tu jeszcze zaznaczyłam na czerwono takie białko, które się nazywa P16. Ja nie będę wchodziła w to funkcję dokładną tego białka, bo to nie jest w tym momencie nam potrzebne. Natomiast chciałabym, żeby Państwo zapamiętali, że białko P16 jest bardzo ważne w procesie starzenia komórkowego. W zasadzie ono występuje w niewielkiej ilości albo nie występuje w komórkach młodych. I co jest jeszcze ważne, tu zaznaczyłam też na czerwono, że stara komórka zaczyna wydzielać do środowiska wiele czynników prozapalnych. Nie robi tego młoda komórka. I to się tak wdzięcznie po angielsku nazywa Senescence Associated Secretory Phenotype. My w skrócie to nazywamy SASP. Ja do tego będę wracać jeszcze. Stara komórka ma jeszcze inne cechy, ale chyba nie mamy czasu, żeby o nich opowiadać. Chciałam tylko pokazać właśnie, jak w hodowli wyglądają stare komórki. Są to zdjęcia z naszego laboratorium. Proszę zobaczyć, to nieistotne, jakie są to komórki, ale proszę zobaczyć, to jest stara komórka, a to są młode komórki. Potrafimy je wybarwić i zobaczyć na przykład na niebiesko. Tu widzimy stare, olbrzymie komórki i niewybarwione młode komórki. Możemy też wybarwić komórki młode, nie wybarwiając starych komórek. I tutaj widzimy młode komórki, które są wybarwione i olbrzymie, wręcz olbrzymie stare komórki. Tutaj mamy komórki mięśni gładkich naczyń, też starzejące się w hodowli i widzimy, jak zmienia im się morfologia, jak one powiększają się. Otóż okazuje się, że starzenie komórkowe występuje nie tylko w hodowli, ale stare komórki pojawiają się w naszym organizmie wraz z wiekiem. Już w tej chwili potrafimy je identyfikować wszędzie, niemalże w każdej naszej tkance. Skóra, wątroba, w skórze, wątrobie, mięśniach, kościach, komórkach układu odpornościowego, w trzustce, sercu, naczyniach, tkance tłuszczowej, tkance łącznej i w mózgu oczywiście też mamy stare komórki, tylko chciałam tutaj jeszcze zwrócić uwagę Państwa na to, że jeżeli ktoś ma 100 lat, to nie znaczy, że na przykład ma 100% starych komórek. On może ich mieć niewiele, może mieć kilkanaście, kilkadziesiąt procent, ale to już wystarczy, żeby te stare komórki powodowały starzenie się organizmu. Co więcej, okazało się, że stare komórki wykryto w wielu miejscach chorobowych i to chorób związanych z wiekiem. Wykryto je w komórkach trzustki u ludzi, którzy mają cukrzycę typu drugiego, w chorobach nerek, w chorobach wykryto nie w chorobach, tylko w miejscach zajętych chorobą, czyli w nerkach chorych, w wątrobie chorej, w układzie krążenia, w stawach, które cierpią na zwyrodnienie, chrząstka wykazuje typowe cechy komórek starych. No i także wykryto stare komórki w modelach mysich, bo u człowieka jeszcze nie ma tak dużo badań i w chorobie Parkinsona też w modelach mysich wykryto obecność
obecność starych komórek. I to nie jest tak, mówię, że wszystkie komórki się starzeją, jak już mamy wszystkie komórki stare, to umieramy. Wystarczy, że tych komórek jest trochę, natomiast te komórki są bardzo niebezpieczne. W mózgu mamy, mózg jest narządem jak każdy inny. Najpierw pokazywałam, że mózg jest narządem wyjątkowym, tak, ale pod względem budowy komórkowej ten narząd składa się też z komórek. Tyle, że w mózgu występuje duża różnorodność komórek i one są połączone w sieci, łączą się ze sobą, one współdziałają, muszą współdziałać. Jedne komórki oddziałują na drugie. Oczywiście najważniejszymi komórkami w mózgu są neurony, ale też są tak zwane komórki glejowe, czyli mikroglej, astrocyt. One wspomagają pracę neuronów, a nie tylko, bo pełnią też swoje ważne funkcje, które są odpowiedzialne za pracę całego mózgu. Czyli mózg zbudowany jest też z komórek. Tutaj chciałam tylko pokazać jedno przezrocze z naszego laboratorium i dotyczące starzenia komórek nerwowych, bo przyjęło się, że dużo łatwiej starzeją się te komórki, które mają zdolność do podziałów. One się dzielą, osiągają pewien limit podziałów i wtedy robią się wielkie, nie chcą się dzielić, nie umierają, wydzielają czynniki prozapalne. Neurony nie zachowują się tak, one nie zmieniają się bardzo tak morfologicznie, jeśli chodzi o wielkość. Poza tym no one się nie dzielą, ale też je można hodować. I my neurony szczurze hodujemy i tu są wybarwione znowuż na niebiesko. To są komórki stare. Tutaj jest czerwony kolor, to jest sztucznie nadany kolor starej komórce, która tutaj jest niebieska. Jak Państwo patrzycie na ten wykres, to przybywa starych komórek w hodowli bardzo dużo, ale też zbadaliśmy poziom starych komórek w mózgach myszy, w hipokampie i widzimy te niebieskie komórki, to są właśnie stare komórki i liczba ich rośnie wraz z wiekiem myszy. To są niewielkie próbki, ale znaczące. I teraz przechodzimy do clou sprawy. Okazuje się, że w hodowli też im komórki są starsze, tym więcej wydzielają interleukiny szóstej. Interleukina szósta jest to taki czynnik prozapalny, który bierze udział w ogóle w stanie zapalnym i rośnie w tych komórkach, nie tylko zresztą interleukina szósta. Dlaczego to jest takie ważne? Tutaj muszę zrobić właśnie taką dykresję dotyczącą stanu zapalnego. Otóż w 2000 roku profesor Claudio Franceschi wraz ze swoją grupą zaproponował, że wraz ze starzeniem zwiększa się w organizmie stan zapalny. Stan zapalny generalnie jest potrzebny, bo organizm, jak do organizmu dostanie się jakiś patogen, wirus, bakteria, mamy jakąś ranę, to wtedy stan zapalny jest po to, żeby aktywować różnego rodzaju komórki, wydziela się masę cytokin tak zwanych prozapalnych, po to, żeby organizm mógł walczyć z tym patogenem. Ale grupa Franceschi zauważyła, że wraz z wiekiem podwyższa się stan zapalny bez inwazji patogenu. Oni to zauważyli najpierw w komórkach układu odpornościowego i nazwali ten proces, ale on jest trochę bardziej skomplikowany, ale mogę zrobić takie uproszczenie na potrzeby dzisiejszego wykładu, że występuje coś takiego jak immunosenescence. Immunosenescence jest to starzenie, to słowo już znamy, a immuno to jest zapalny albo układ odpornościowy, albo czasem zapalny. Czyli w procesie starzenia powstaje inflam aging. Czyli to nazwali właśnie Włosi, nazwali ten proces taki inflammaging, starzenie układu odpornościowego powoduje ogólny stan zapalny, sterylny stan zapalny, czasami się nazywa to przewlekłym stanem zapalnym, czasami stanem zapalnym o łagodnym nasileniu. Dlaczego pokazałam tu zdjęcie profesora Franceschi? Dlatego, że on trzyma w ręku nagrodę. Jest to nagroda Marcelego Nęckiego, którą przyznaje nasz instytut wybitnym uczonym, którzy mają naukowe związki z naszym instytutem. Mieliśmy przyjemność i mam nadal współpracować z profesorem Franceschi. I to jest właśnie zdjęcie z momentu nadania mu nagrody. Ale okazuje się, że na ten stan inflammaging, który powoduje spustoszenie w organizmie, bo powoduje przyspieszone starzenie, powoduje
powstawanie chorób związanych z wiekiem wpływa nie tylko starzenie układu odpornościowego, ale także wszystkie inne cząstki, które uszkodzone, które krążą w naszym organizmie. Okazuje się, że mikroflora też może ten stan zapalny zwiększać. I co ważne, okazuje się, że stare komórki, wszystko jedno, czy to są komórki mózgu, czy to komórki wątroby, czy to komórki płuc, partycypują w uogólnionym stanie zapalnym. O stanie zapalnym, tak jak powiedziałam, już słyszeli Państwo wczoraj i warto sobie to jeszcze raz uświadomić. Stan zapalny, podwyższony stan zapalny, czyli przewlekły, sterylny, występuje w bardzo wielu chorobach związanych z wiekiem. Tu wypisałam cząstki, które są właśnie, które mają poziom podwyższony w tych chorobach, czyli jest to stan zapalny powszechny. No i oczywiście, ponieważ dzisiejszy wykład jest wykładem o mózgu, to ten stan zapalny powstaje także wraz z wiekiem w mózgu i w chorobach neurodegeneracyjnych. Nazywamy to po angielsku wdzięcznie neuroinflammation, ale możemy nazywać po polsku, a już teraz nie wiem, jak możemy nazywać po polsku, może mi to przyjdzie do głowy, wczorajsza wykładowczyni tak ładnie to nazwała po polsku. W każdym bądź razie w powstawaniu tego stanu zapalnego w mózgu uczestniczą wszystkie komórki, które go budują. W największym stopniu są to komórki mikroglejowe. Są to komórki, które w odróżnieniu od komórek nerwowych dzielą się zarówno w hodowli, jak i w mózgu. Tak samo jak jastrocyty, one się dzielą, czyli bardzo łatwo się starzeją i wydzielają czynniki prozapalne. Normalnie te czynniki prozapalne są potrzebne do funkcjonowania całego narządu, ale jeżeli komórka jest stara, ona wydziela je w nadmiarze i wtedy powoduje starzenie innych komórek i powoduje wadliwe funkcjonowanie mózgu. Co więcej, na ten stan zapalny w mózgu wpływają też cytokiny, które są wydzielane i transportowane do mózgu, wydzielane przez komórki układu odpornościowego. Czyli mamy ten stan zapalny. No właśnie, teraz pytanie, jak zabić te komórki zombie, które powodują stan zapalny i które powodują starzenie organizmu i które powodują choroby związane ze starzeniem się organizmu, zgodnie z teorią geronauki, że to podstaw starzenia i chorób związanych ze starzeniem leżą te same procesy, czyli chciałam Państwu pokazać, że u podstaw starzenia organizmu leży starzenie komórkowe. No i naukowcy rzeczywiście znaleźli taki sposób, żeby zabić stare komórki. Są generalnie dwa sposoby. Ten pierwszy sposób polega na tym, że robimy badania na myszach, które są modelami różnych chorób człowieka, chorób związanych z wiekiem. Myszy jako takie nie chorują na chorobę na przykład Parkinsona czy Alzheimera, ale możemy stworzyć taki genetyczny model myszy, która choruje. Co więcej, te myszy jeszcze tak genetycznie zmieniamy, żeby one wtedy, kiedy pojawią się u nich stare komórki, uruchamiały, aktywniały ten, nazwijmy to gen śmierci tych starych komórek. Tutaj jeszcze na dole chciałam Państwu pokazać właśnie, jak my możemy obserwować w całych myszach stare komórki, dlatego że do tego genu śmierci jeszcze jest dołączony gen, który produkuje zielone białko fluorescencyjne. Czyli możemy widzieć, jak się pojawiają stare komórki, jak znikają. I jeżeli komórka się starzeje, pojawia się gen produkujący białko P16. Pamiętają Państwo na czerwono w starej komórce to białko P16. I wtedy następuje też uaktywnienie nie tylko GFP, że widzimy stare komórki, ale także uaktywnienie genu śmierci. I umierają, tutaj mamy stare komórki obrazowe i umierają tylko i wyłącznie stare komórki, a nie młode. Czyli możemy z organizmu pozbyć się starych komórek. I wykazano na bardzo wielu badaniach, że właśnie następuje osłabienie objawów chorobowych tych modelowych myszy, że one żyją dłużej, lepiej się mają, mają większą aktywność fizyczną. Co więcej, robiono takie badania, że jak tym myszom, młodym myszkom wstrzykiwano 500 000, to niedużo starych komórek, to one szybciej się starzały, miały ograniczone zdolności poznawcze, natomiast jeżeli zastosowaliśmy coś, co wyeliminuje te komórki, to one wtedy znowu odzyskiwały wigor. Żeby tak w pełni wyeliminować te stare komórki, potrzebujemy jeszcze aktywatora tego genu śmierci. I
czyli podajemy myszkom jakiś związek chemiczny. Jest to bardzo skomplikowane i powiemy, no tak, no fajnie, możemy odmładzać myszy, ale te myszy najpierw muszą być genetycznie zmodyfikowane, przecież nie będziemy się genetycznie modyfikować tak, żeby jak się nam pojawią komórki P16, posiadające białko P16, to żeby to białko uruchamiało śmierć w tych komórkach starych, jest to niemożliwe. To oczywiście, że jest to niemożliwe, dlatego prowadzi się badania z zastosowaniem samych tych związków i innych, które bez tych modyfikacji genetycznych wyindukowałyby, spowodowałyby śmierć starych komórek. I są też już bardzo szeroko prowadzone badania tego typu. Podaje się myszkom tak zwane senolityki. Te senolityki wybiórczo zabijają tylko i wyłącznie stare komórki i uzyskuje się wielokrotnie taki sam efekt, jak u tych myszy genetycznie zmodyfikowanych. Efekt odmłodzenia. I w związku z tym badania na myszach genetycznie zmodyfikowanych lub traktowanych senolitykami, te związki się nazywają senolitykami znowuż dlatego, że to jest zlepek takich słów seno od senescence i lityk, czyli liza, czyli powodują lizę, rozpad starych komórek. Dają nam olbrzymią nadzieję na to, że będziemy w stanie wyeliminować u ludzi te wszystkie choroby związane z wiekiem, bo po prostu wyeliminujemy stare komórki. I badania na myszach pokazują także, że jak zastosujemy senolityki, to cofają się objawy choroby Alzheimera, cofają się stany lękowe i objawy, symptomy choroby Parkinsona. Czyli jest to wielka nadzieja na to, że uderzając, to chciałam właśnie Państwu powiedzieć, nie szukając leku na Alzheimera czy na chorobę Parkinsona, ale uderzając w podstawy starzenia, w stare komórki, jesteśmy w stanie zapobiec, a nawet cofnąć niektóre objawy związane z chorobami neurodegeneracyjnymi, a na pewno niektóre objawy związane z po prostu ze starzeniem się mózgu, czyli poprawić pamięć, poprawić zdolność uczenia się. Tu jeszcze chciałam powiedzieć, że oprócz związków senolitycznych wprowadza się tak zwane związki senomorficzne, różnie się je nazywa, to znaczy związki, które uderzają nie w stare komórki, czyli nie zabijają starej komórki, ale obniżają stan zapalny, który jest tak szkodliwy i takie związki już znamy. Proszę się nie przejmować tym przezroczem. Ono jest bardzo skomplikowane, ale ja specjalnie to przezrocze Państwu chciałam pokazać, bo chciałam Państwu pokazać, że żeby wyindukować w starej komórce śmierć, czyli spowodować jej zabicie, możemy uderzać w różne mechanizmy, w różne ścieżki. Prawda? To daje nam możliwość poszukiwania różnych związków, które mają różne mechanizmy działania, ale zawsze taki sam efekt. I są to związki na przykład naturalnego pochodzenia. Kwercetyna jest polifenolem, który występuje w owocach, w jabłkach, jest jej dużo. Fizetyna też jest polifenolem, który występuje w owocach i w warzywach. Są to śmieszne glikozydy nadsercowe na przykład mogą być, ale może to być też dasatinib, który jest związkiem przeciwnowotworowym. I okazało się, że jeżeli połączymy dasatinib z kwercetyną, to mamy najlepsze efekty odmłodzenia i cofania chorób łącznie z chorobą Alzheimera na zwierzętach modelowych. I to samo się dzieje w przypadku związków senomorficznych czy morfotycznych, prawda? Jest bardzo wiele mechanizmów, które powodują to, że komórki wydzielają czynniki prozapalne. I w związku z tym możemy różnymi związkami uderzać w najróżniejsze mechanizmy, aby dokonać blokady SASP, czyli tego fenotypu sekrecyjnego, jak my nazywamy, czyli wydzielania czynników, które powodują sterylny, przewlekły stan zapalny w organizmie. Tu chciałam Państwu jeszcze króciutko, spieszę się, ale to jest bardzo ważna informacja, metformina. Metformina jest to związek znany pod nazwą firmową glukofaż. Jest to związek, który stosuje się u ludzi z insulinoopornością, z cukrzycą tak zwaną typu drugiego. I ona jest bardzo skuteczna. Rzeczywiście efekty są fantastyczne, natomiast zauważono, że jako efekt uboczny występuje odmłodzenie organizmu i to rzeczywiście u ludzi, nie tylko w badaniach na zwierzętach. Następuje odmłodzenie organizmu, w związku z tym
Metformina jest teraz w badaniach klinicznych, to znaczy na ludziach prowadzi się badania, ale już jej na zdrowych ludziach, którzy są starymi osobami, natomiast nie chorują na cukrzycę typu drugiego, żeby sprawdzić, czy rzeczywiście metformina powoduje efekty odmłodzenia. To są bardzo trudne badania, dlatego że one są, po pierwsze muszą trwać ileś lat, prawda, żeby zobaczyć, czy cofają się symptomy starzenia u ludzi, albo czy zatrzymują się, to są potrzebne badania wieloletnie. Prowadzone są one w Stanach Zjednoczonych, te badania. Poza tym uzyskanie zgody na te badania było bardzo trudne, dlatego że nie ma normalnie zgody na badania leku przeciwko jakiejś chorobie. Efektem musi być celem leku jakaś choroba, a tutaj mówimy o starzeniu, o zwykłym starzeniu, nie o żadnej chorobie, czyli metformina jest w badaniach jako lek przeciwstarzeniowy. Z niecierpliwością wszyscy czekamy na te wyniki, ale one muszą jeszcze troszeczkę potrwać. Natomiast jeszcze przez moment chciałabym Państwa zatrzymać na badaniach, które prowadzimy w naszym laboratorium. Otóż my w tej chwili zajmujemy się badaniem senolityków, wpływem senolityków na pamięć i zdolności poznawcze starych szczurów. To nie są genetycznie modyfikowane szczury, to są po prostu stare szczury. I stosujemy do tych badań tak zwaną karuzelę, jak my to w pracowni nazywamy, jest to platforma taka, po której chodzą szczury. Szczury mają kamizeleczki. Te kamizeleczki są podłączone do komputera i do programu, który wszystko bada, analizuje. I szczur, tutaj widzimy ten trójkąt, to jest takie pole rażenia. W tym miejscu szczur dostaje taki delikatny impuls elektryczny, ale odczuwalny, który go zniechęca do wkraczania na to pole. Przy czym ta platforma obraca się, co jest dla szczura bardzo trudne. I teraz taki szczur musi, mimo że platforma się obraca, musi zapamiętać, żeby nie wchodzić, bo tam spotyka go ból. Jest to bardzo dobre narzędzie, które pozwala nam badać poprawy, bo w ogóle pamięć przestrzenną, bo to chodzi, szczur musi przestrzennie tutaj analizować wszystko, czyli im on dłużej unika wejścia w to miejsce rażenia, tym ma lepszą pamięć i im mniej błędów zrobi, to znaczy im mniej razy wejdzie, to znaczy, że szczur jest w stanie uczyć się. I mamy tutaj, ponieważ są to wyniki nieopublikowane, więc nie pokażę Państwu, ale pochwalę się, że mamy tutaj wspaniałe wyniki, które pokazują, że jeżeli traktujemy stare szczury senolitykami, to one zaczynają mieć pamięć i zdolności uczenia się dosłownie tak jak młode szczury. To jest efekt naprawdę bardzo, bardzo spektakularny, ale jeżeli potraktujemy młode szczury senolitykami, to nie ma żadnego efektu. To nie jest tak, że młody nagle ma nie wiem jaką poprawę pamięci. Po prostu senolityki nie działają na młode szczury. One działają tylko na stare szczury, co jest takim pośrednim dowodem na to, że prawdopodobnie senolityki, ale musimy to zbadać, jesteśmy w trakcie badania tego, że te senolityki eliminują stare komórki. Pytanie jest, czy one eliminują stare komórki w mózgu? Tego nie wiemy. One mogą na przykład eliminować stare komórki, które są w tkance tłuszczowej czy w tkance łącznej, bo te komórki, które się starzeją, także wydzielają do krwioobiegu cytokiny, które mogą się przedostawać do mózgu, czyli prawdopodobnie eliminujemy komórki z różnych części ciała, a ta eliminacja tych starych komórek wpływa na odmładzanie mózgu. Naprawdę jest to fantastyczne. I teraz taka mała dygresja, czy koronawirus może przyspieszyć starzenie się mózgu? Może dlatego, że poprzez nasilenie sterylnego stanu zapalnego. Dobrze wiemy, jak działa koronawirus i że powoduje ten wybuch cytokin. Te cytokiny robią olbrzymie spustoszenie, one zabijają wiele komórek, ale mogą też powodować starzenie się komórek, a mogą też po prostu zwiększać generalnie stan zapalny, który przyspiesza starzenie, czyli te senolityki, nad którymi naukowcy pracują, być może w przyszłości staną się niezbędne do tego, żeby eliminować efekty, te długofalowe efekty działania koronawirusa. Czyli podsumowując, powiem bardzo prosto. Mamy młode komórki, jak jesteśmy młodzi, na te komórki działają różne czynniki stresogenne, komórki się dzielą i w związku z tym też
zaczynają się starzeć. Mamy stare komórki, które wydzielają do środowiska cytokin. Te cytokiny generalnie powodują starzenie się organizmu i starzenie się organizmu, takie, które jest związane z chorobami, niezwiązane z chorobami, to nie ma znaczenia. I możemy działać senolitykami na stare komórki, żeby je eliminować, albo możemy działać tylko związkami senomorfotycznymi, które eliminują ten długofalowy stan zapalny i osiągać efekt odmładzania organizmu. Odpowiadając na swoje pytanie, czy można odmłodzić mózg? Można, poprzez eliminację starych komórek, poprzez stosowanie senolityków lub poprzez obniżenie stanu zapalnego powodowanego przez stare komórki, czyli działając związkami senomorfotycznymi. Ale najpierw potrzebne są naprawdę szeroko zakrojone badania kliniczne. Już pierwsze efekty pierwszych badań klinicznych, czyli prowadzonych na ludziach, już widzimy. Natomiast kiedy będą wprowadzone jakieś związki senomorfotyczne czy senolityki do naszej apteczki jako suplementy diety, to trudno powiedzieć, natomiast jest taka nadzieja. Ale zanim to nastąpi, to naprawdę dbajmy o zdrowy styl życia, bo on też powoduje to, że mózg się wolniej starzeje. Dziękuję bardzo Państwu za uwagę.